Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 125 odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny rozmawiam z Dominikiem Juszczykiem. Tym razem porozmawialiśmy o tym, co to znaczy żyć, działać i myśleć intencjonalnie. Dominik opowiedział o tym, jak stworzyć własną wizję życia. Przedstawił kroki, które sami możecie wykonać, żeby taką wizję życia stworzyć. Pogadaliśmy o tym, w jaki sposób można zadawać sobie pytania i kwestionować sposoby, Obecnego działania, które może nie do końca nam służą. Poruszyliśmy także temat tego, w jaki sposób robić rzeczy po swojemu i nie przejmować się opinią innych, i pogadaliśmy też na koniec trochę o afirmacjach. Także dla mnie ta rozmowa była niezwykle interesująca. Ja uwielbiam rozmawiać z Dominikiem, także na pewno jeszcze nie raz pojawi się w tym podcaście i mam nadzieję, że z tego odcinka wyciągniecie dla siebie bardzo, bardzo dużo wartości. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj Dominik. Witaj Justyno. Bardzo miło jest mi Ciebie gościć, chyba po raz czwarty w moim podcaście. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. Ostatnio gadaliśmy kilka miesięcy temu o medytacji. Wcześniej spotkaliśmy się, żeby pogadać o Twojej historii, o Twoich nawykach, a za pierwszym razem gadaliśmy o talentach galupa. Dzisiaj chciałabym pogadać z Tobą o życiu intencjonalnie, więc ym, na początek, jeżeli ktoś Cię jeszcze nie zna, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz. Myślę, że jak ktoś będzie przesłuchiwał te odcinki, to pomyśli, że dużo się zmienia, bo w każdym trochę inaczej się przedstawiam. Nie, nie pamiętam jak się przedstawiałem w poprzednich. Mam na imię Dominik. <laughs> Okej, okay, na poważnie. Jestem, jestem gościem, który bardzo myśli o tym, jak, jak żyje, po co żyje, jaki jest jego cel tutaj na Ziemi, jaki jest mój cel tutaj na Ziemi. Definiuje się przez. Bardzo pracuję na tym, żeby definiować się przez rzeczy, które są zależne ode mnie, a niezależne od okoliczności, roli, pracy. Czyli mówię o tym, że jestem stoikiem, jestem egzystencjalistą, jestem tatą, jestem biegaczem, i to są rzeczy, które bardzo, bardzo, bardzo lubię robić. Jestem w drodze, cały czas. Szukam, sprawdzam, kminie, jak to jest do przodu. Jak to jest. Jak to jest poruszać się w tym kierunku, który chcę, chcę, i wyznaczam sobie dla siebie w tym momencie. A przy tym prowadzę, prowadzę firmę których mam to szczęście, że mogę też robić rzeczy związane z tym, kim jestem, bo pomagam zespołom, pomagam klientom indywidualnym, osobom w mojej społeczności też właśnie intencjonalnie działać, intencjonalnie myśleć za pomocą różnych narzędzi. Tak w sumie, jak wymieniałaś te trzy odcinki poprzednie, w których, w których byłem u ciebie gościem, to tak naprawdę to każde z tych jest takim narzędziem, który stosuje. W tym mojej pracy, bo i talenty są narzędziem, i, i nawyki, i takie i medytacja to są wszystko narzędzia, których używam, żeby pomagać innym odkrywać tę swoją, swoją intencjonalną drogę, komunikować się lepiej, weryfikować swoje założenia. No to tak, tak bym się przedstawił w tym momencie. I ja myślę, że właśnie ten odcinek, który dzisiaj nagrywamy to on powinien być tym pierwszym odcinkiem. Tylko, że ja wtedy, kiedy na ciebie trafiłam nie wiedziałam jeszcze, kim jesteś, jaką jesteś osobą, kojarzyłam cię tylko z osobą, która zajmuje się talentami galupa, więc wtedy pogadaliśmy po prostu o tym. I od tamtej pory, jak na początku pandemii zaczęliśmy rozmawiać, to jakoś ta znajomość się tak nie rozmyła, tylko od czasu do czasu do siebie zdarza się, że do siebie dzwonimy i ja uwielbiam z tobą rozmawiać, i nie chcę też zachowywać tych rozmów tylko dla siebie, nie, nie będę taka egoistyczna. I stwierdziłam, że po prostu po raz kolejny muszę cię zaprosić, bo to są tak ważne rzeczy, ym, które uważam, że każdy gdzieś tam przynajmniej powinien się zastanowić, bo hmm, wiedziałam, że ktoś w twojej społeczności intencjonalnie poruszył taki wątek tego, że a może by tak wyjechać w Bieszczady zamiast się zastanawiać nad sensem życia i rozkminiać najlepsze modele działania i tak dalej. Czy ty nie uważasz, że w sumie byłoby tak dobrze, gdybyśmy się nie zastanawiali w ogóle nad tym sensem życia i nad tym, jak działamy, dokąd zmierzamy, po co i jak idziemy, i po prostu żebyśmy sobie w pieszady wyjechali? Czasami tak. To w momentach, kiedy jestem zmęczona, bo mam mniej siły. I tak naprawdę są takie nawet wątki gdzieś tam, wiesz, filozoficzne, które mówią, że osoby mniej świadome albo osoby, które nie myślą o tym, co jest ważne w życiu, czasami mają łatwiej. Nie wiem, czy lepiej, ale po prostu jest mniej, mniej takich mniej impulsów, które przetwarzają, które, które ogarniają. Natomiast pytanie jest wcześniej: co tak naprawdę dla ciebie jest ważne? Nie? Jeżeli dla ciebie ważne jest to, żeby mieć jak najmniej bodźców, żeby nie być rozpraszanym, nie wiem, szybkim ruchem w mieście, żeby nie przejmować się, nie przejmować się tym, że trzeba iść na spotkanie wspólnoty mieszkaniowej i przegłosować się uchwałę o tym, że mam jakiś fundusz remontowy zwiększyć lub zmniejszyć, I jeżeli dla ciebie ważne jest takie proste życie? To wyjechanie w bieszczady wydaje się super super rozwiązaniem. Jeżeli to jest coś, co dla ciebie jest ważne, dobre, co daje ci spełnienie, szczęście, spokój i tak dalej. I te momenty, kiedy myślę, że fajnie było tam wyjechać, to sobie myślę, ok, to czy to byłoby dla mnie ważne, dobre, czy nie? A potem myślę sobie, że dla mnie są ważne relacje, że ważne jest mieć dobrych ludzi w koło. Mieć blisko osoby, którym chce pomagać, i tak dalej. No i wyjechanie w bezczelnie w tym, tym nie pomaga. Nie? Więc, więc to nie jest ani dobre ani złe. To może być dobre lub niedobre w zależności od tego, co dla ciebie jest ważne, ważne w życiu. I myślę, że gdzieś w tym, w tym kierunku ta odpowiedź wtedy też tam padła w społeczności. Tak, i napisałeś tam coś takiego, co moim zdaniem jest kluczowe, i coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy. Bo nam się wydaje, że ten wyjazd w Bieszczady rozwiąże wszystkie problemy, i tak nam się wydaje, że gdybyśmy wyjechali, to wszystko zostawili, to byłoby spoko, ale część z nas, wiele osób, nie może po prostu tego wszystkiego zostawić i wyjechać, ale ja z doświadczenia wiem, bo ja mogę sobie na to pozwolić, że jeżeli my mamy jakieś niezałatwione sprawy, jeżeli mamy w głowie rzeczy, które nam nie dają spokoju, to wyjazd nawet w najpiękniejsze miejsce na świecie, nic nie załatwi. I wyjazd z Bieszczady nic nie załatwi. Tylko, no właśnie, trzeba się o tym przekonać na, na własnej skórze, rzucić wszystko i wyjechać i zobaczyć, czy coś się zmieni. No twoja wersja Bieszczad jest kusząca bardzo. Wiesz co, to jest coś, co jest przypisywane Sokratesowi. Jakaś jak taka przypowiedź opowiastka, który przyszedł do niego jakiś z problemem i powiedział, że chyba wyjedzie i ten problem się rozwiąże. A Sokrates powiedział, no. Pojedziesz, tam weźmiesz siebie, swoją głowę, swoje myśli, swoje zwątpienia i od tego nie uciekniesz w żaden sposób, czy będziesz w Bieszczadach, w Poznaniu, czy na Korsyce, czy w Kostaryce. Tak, w Kostaryce. Co w takim razie oznacza życie, działanie i myślenie intencjonalnie? Właśnie w jednym z newsletterów napisałeś, że chce żyć, działać i myśleć intencjonalnie. Co to znaczy? To jest coś, co sobie bardzo definiuję jeszcze, bo jest ogrom rzeczy, które pomagają życiu intencjonalnym, ale nie mam już takiego, wiesz, uchwyconego tego w jednym, w jednym zdaniu. Ale najbliżej mi jest do tego, że to jest takie życie, które jest świadome w takim sensie, że wiem, wiem, co dla mnie tu jest ważne, w jakimkolwiek modelu myślowym czy filozoficznym. Jeżeli ktoś jest religijny, no to wie z punktu poziomu widzenia religii, jaki jest jego cel, jej cel na, na ziemi. Z poziomu filozoficznego można wybrać sobie cel związany z jakąś z jakimś poglądem, który się, który się wyznaje, to może być podejście czysto hedonistyczne, i dla mnie jest najważniejsze: jak najwięcej, najwięcej przyjemności, przyjemności w życiu doznać. Więc intencjonalność to to, że wiem, co dla mnie jest ważne. Myślę o tym, rozkminiam, rozważam, aktualizuję. To jest bardzo istotne, bo my czasami wybierzemy sobie jedną rzecz i potem z tym żyjemy przez 10-15 lat, nie sprawdzając, nie aktualizując. Aktualizujemy telefony z systemem operacyjnym, a nie aktualizujemy swojego myślenia. No i to jest taka podstawa i wokół tego są narzędzia, które możemy korzystać. Czyli korzystamy z dobrych narzędzi, które pozwalają takie intencjonalne życie mieć. I mówię cały czas o swojej wizji intencjonalności, czyli na przykład umiejętność weryfikowania założeń, umiejętność dostrzegania błędów myślowych, błędów poznawczych, które każdy z nas popełnia i ich niwelowanie, bo przynajmniej w niektórych okolicznościach, nazywanie i przeciwdziałanie nim. To jest korzystanie z narzędzi typu właśnie Talenty Galupa, o których rozmawialiśmy w pierwszej roz naszej rozmowie, które pozwalają nazwać sposoby działania myślenia reagowania, u siebie, u innych osób. To, są, to jest umiejętność taka zauważania tego, co się dzieje wokół. Czyli wszystkie rzeczy związane z medytacją, z uważnością, mindfulness, to jest świadomość tego, co daje nam energię w ciągu dnia i takie organizowanie sobie dnia, stylu życia, żeby ta, tę energię móc budować. Zanim się zaczęliśmy nagrywać, to mówiłaś, że miałaś dzisiaj rano jogę i wiem, że ta praktyka jogi jeszcze przed. Przed wylotem, chyba od ten, jak byłeś na Teneryfie, na ten prawda? Z, 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 z na Forta no? I, i, I to jest coś, co daje ci. I mało o tym mówisz na Instagramie, jak rozmawiamy, też mówi, że daje ci taki spokój, taki dobry początek dnia. Więc intencjonalność jest też znalezienie takich rzeczy, które dają mi spokój, energię i pozwalają mi być lepszą wersją siebie w ciągu, w ciągu, w ciągu dnia. To są wszystkie rzeczy, które pozwalają się lepiej komunikować z innymi osobami i, 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 i rozmawiać, budować społeczności. Wiem, że to długa, długa definicja, ale jak mówię, nie, ma, nie mam takiej krótkiej definicji. Najbliżej, jakbym miał to tak bardzo, bardzo skrócić, no to intencjonalność jest dla mnie związana z tym, że mam wyznaczoną drogę, wizję życia, plan na siebie, misję, jakkolwiek to nazwiemy i szukam sposobów, sprawdzam sposoby, uczę się tych sposobów, żeby te wizje, misje, w jak najlepszy dla siebie sposób realizować. Czy to jest trochę tak jak z tym pomysłem właśnie bycia esencjonalistą? Skąd ci się narodził pomysł na to, że chcesz żyć intencjonalnie? Kiedy ten pomysł ci się narodził? Bo wydaje mi się, że ja nie słyszałam tego pojęcia wcześniej. Jakby znałam to słowo, ale nikt do tej pory nie używał go w tym w kontekście, że chce żyć intencjonalnie. I ja ciebie kojarzę z tym. Właśnie. Bardzo się cieszę, bo to jest coś, co to bardzo chcę budować. Się z tym kojarzonym. Także dzięki, że to mówisz. Też jest część zmiany, którą przeprowadzam intencjonalnie, zmieniając, zmieniając to, co robię i, 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 i z czym pracuję też. Wiesz co, to jest taki też proces u mnie, bo ja przez ostatnie 10, 11, 12 lat, jak opowiadałem w tym drugim odcinku, opowiadałem, że jak miałem od 30 lat, to się mi trochę w życiu zmieniło i zaczęłam biegać, ta produktywność, efektywność i tam po kolei te wszystkie rzeczy, to zdałem sobie sprawę, że te... te Słowa, pojęcia, z których ja byłem kojarzony, które ja sobie mówiłem, że właśnie nie wiem, że korzystam z talentów Galupa, że rozwijam talent Galupa, że buduję mocne strony, że działam produktywnie, że to nie są rzeczy, które, które nadają kierunek, tylko to są narzędzia. Bo tak naprawdę pierwsze takie myśli świadome o tym, że ja nie chcę być produktywny, nie chcę, nie chcę działać zgodnie z talentami Galupa, w sensie Chcę, ale nie chcę, żeby to był klub mojego, mojego działania, to było kiedy od Kalanioporta słyszałem takie zdanie, że produktywność to jest tak jak jazda samochodem. Że jedziesz samochodem nie po to, żeby jeździć samochodem w większości przypadków, tylko żeby przenieść się z punktu A do punktu B. A, a ja się kiedyś e, definiowałem przez produktywnego dominika. Tylko, że ta produktywność jest do czegoś. Nie? I sobie stąd, no i OK, no to po co mi ta produktywność? Po, 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 po co ja, ja chcę być produktywny? E, Pierwsze myśli były takie: OK, no to chcę być produktywny po to, żeby jak najszybciej zrobić te rzeczy, które dla mnie są ważne, żeby mieć czas na te rzeczy, których, które lubię robić. No to zadam spytanie: pytanie, okay, jakie te rzeczy, rzeczy chcę lubię, lubię robić? Jakie chciałbym, żeby było mi ratio. Szukam polskiego Proporcja. słowa. Proporcje, tak, dziękuję. Proporcja między, między pracą a tym, co robię po pracy. Co dla mnie jest pracą, to dla mnie nie jest pracą. Jak chcę, jak chcę budować relacje, czy moja produktywność pomoże mi budować lepsze relacje z moimi synami i tak dalej. No i okazało się, że właśnie produktywność i talenty i medytacja i filozofia, to wszystko nie jest cel sam w sobie, tylko to służy czemuś. Jak sobie zdałem z tego sprawę, to się myśleć, okej, okay, no to jakbym to mógł ująć właśnie jakimś jednym określeniem i ta intencja, czyli robię to po coś, Tutaj jest dla mnie najbardziej, najbardziej taka w, określająca to, to takie moje podejście, które się kiełkuje z tych, z tych przemyśleń. Wydaje mi się, że tutaj pojawia się pewien problem dla wielu osób, bo nawet ja często dostaję takie pytania przez to, że ja tam sobie filozofuję w moim podcaście i mówię o tym, żeby żyć jak chcę, ale pojawia się pytanie, ale skąd ja mam wiedzieć, jak mam żyć i, i co jest dla mnie najważniejsze? W jaki sposób ty wybierasz to, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Co jest taką esencją tego, co jest dla ciebie najważniejsze? Też powiem, że to jest proces. To nie jest tak, że to jest y, usiadłem na kanapie, o, mam to i, i, i się to nie zmienia. Bo jakbym popatrzył sobie na historię tego, co dla mnie jest najważniejsze, to pewnie no i nie są może drastyczne zmiany, ale są jakieś mocno ewolucyjne. Y, ja od dłuższego czasu y, definiuję sobie Coś, co najczęściej nazywane jest wizją życia. Czyli tak naprawdę, do czego dążę, do jakiego stylu życia, do jakiego sposobu życia dążę w tym moim życiu, mając pełną świadomość tego, że tak naprawdę mogę żyć i 40 lat, i jeden dzień do przodu. Nie? To tak naprawdę nie mam żadnej gwarancji, ile będę żył. Wiem, że nie dłużej niż jeszcze, nie wiem, co 70 lat, bo jest granica wieku chyba biologicznego w tej chwili człowieka. ZUS przewiduje, że będę żył jeszcze 33 lata. Tak. Średnio. To jest średnie dla, dla, dla mężczyzn w Polsce. Nie wiem, czy się teraz zmieniła po, po COVID i tak dalej. Natomiast równie dobrze mogę wyjść jutro na ulicę, może mnie coś potrącić i, i, i mogę umrzeć. Więc ta wizja życia nie jest taka, że to będzie jakiś cel, który osiągnę, jak będę miał 60 parę lat. Tylko to jest coś, co iteracyjnie, czyli w Poszczególnych krokach, pewnych krokach, buduję sobie i, i to daje mi. Wizja wyznacza mi to, co ja chcę się uczyć, jak chcę, jak chcę testować te rzeczy, gdzie chcę być, jak chcę kształtować swój dzień, o czym chcę pisać, czym się chcę zajmować. Więc to mi, to mi wyznacza ten, ten kierunek. I to wyznaczenie wizji to jest z jednej strony coś prostego, a z drugiej strony trochę skomplikowane. w zależności, jakie mamy podejście. Nie? Przypuszczam, że większość słuchaczy i słuchaczek teraz, gdybyśmy powiedzieli to, siądź, usiądź, napisz swoją wizję życia, to jest takie trochę sparaliżowanie. Ja też byłem taki sparaliżowany, co, co to znaczy, nie? Co, 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 jak, jak to zrobić. Więc ja najczęściej rozbijam to na kroki oczywiście to nie jest coś, co ja sobie sam wymyśliłem, bo dużo czytałem różnych książek, różnych materiałów i gdzieś zebrałem sobie to, taką swoją metodę. Natomiast jest całkiem sporo fajnych materiałów, jak to, jak to robić nie wiem, czy chcesz, żebym opowiedział te, te kroki. Tak, ja właśnie dołączyłam ostatnio do Twojej społeczności intencjonalnie i um, coś, co mi się właśnie bardzo spodobało, coś, co zwróciło na moją dużą uwagę, to jest to, w jaki sposób Ty rozbiłeś proces tworzenia wizji życia. Bo jeżeli my mamy właśnie takie wielkie zadanie do zrealizowania, to właśnie często nas paraliżuje strach i stwierdzamy, że to jest zbyt duże i tego nie robimy. A Ty rozbiłeś to na małe kroki, dodałeś do tego ćwiczenia, zadałeś konkretne pytania i to. Naprawdę ułatwia cały proces i dzięki temu, w jaki sposób to rozbiłeś, można sobie tą wizję życia napisać. Na jakie kroki to rozbiłeś i w jaki sposób my możemy taką wizję życia stworzyć? Postaram się powiedzieć to jak najprościej, to też jest coś, co bardzo ćwiczę, to jest moja najnowsza zajawka, żeby umieć tłumaczyć w prosty sposób, nieskomplikowany i, i bardzo się tego uczę. Pierwszy krok to jest w ogóle zastanowienie się, może inaczej. Ja w tym w intencjonalnie rozbiłem to na kilka kroków i zacząłem od rozgrzewki. I dla mnie ta rozgrzewka jest dosyć istotna, bo ona pokazuje, że to wcale nie musi być jakieś skomplikowane. I tak naprawdę dla niektórych osób to, co wyjdzie z tej rozgrzewki, już może być wystarczająco dobrym podejściem do wizji życia i nie trzeba robić nic dalej. I ta rozgrzewka, rozgrzewka jedna to jest z rysowaniem i bardzo mi się podobało. To jest. Coś, co podpatrzyłem u takiego konsultanta hiszpańskiego. On narysował okrąg. Podzielił ten okrąg na sześć, sześć części. Nazwał je relacje, zdrowie, pieniądze, nastrój, duchowość i, w, i wkład. No, więc są takie, jako rozgrzewka, sześć takich obszarów, które często są uznawane za ważne w życiu. Natomiast co jest ciekawe w tej rozgrzewce, chodzi o to, żeby w każdej tej części, jednej szóstej tego okręgu, narysować jak widzę swoją przyszłość w tym obszarze, nie używając słów. Chodzi o to, żeby uruchomić drugą półkulę, półkulę mózgu, przez to jesteśmy trochę bardziej kreatywni. I jeżeli to. Jak tyle razy, ile robię to z różnymi osobami, którym pomagam, to ten proces przechodzić. To na no, początku jest nie, ja nie umiem rysować, yy, nic mi z tego nie wyjdzie. A potem się okazuje, że kurczę, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, żeby widzieć coś takiego ciekawego. O, nie pomyślałem o tym, że dla mnie to jest ważne. I te takie czasami piktogramiki, czasami kółka, prostokąty, są bardzo, bardzo wiele mówiące. Relacje, zdrowie, pieniądze, nastrój, duchowość i wkład, takie wkład w sensie, co ja daję w społeczeństwo, w otoczenie, w czym się, czym się dzielę. I to jest, to jest pierwsza część rozgrzewki. A druga rozgr część rozgrzewki jest trochę prostsza do zrobienia, przynajmniej tak w opisie. Chodzi o wymyślenie, sobie pomyślenie, jakiego stylu życia chcielibyśmy mieć, jaki styl życia chcielibyśmy zbudować dla siebie. Czyli na przykład, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał tydzień, kiedy chciałbym wstawać, z kim chciałbym to moje życie dzielić, jak dużo chciałbym pracować, gdzie bym chciał pracować, jak bym chciał, żeby wyglądały relacje z moimi dziećmi, nie wiem, z rodzicami. Y jak chciałbym spędzać czas wolny, i tak dalej. I taki opis takiego idealnego idealnego stylu życia zaczyna nam pokazywać, kurczę, co dla mnie jest ważne. Bo jeżeli ja teraz pracuję po 50 godzin tygodniowo, nie? Załóżmy, że mam codziennie, codziennie dwie godziny nadgodzin przy pracy w biurowej takiej na, na etacie, a w tym stylu życia napiszę sobie, że chciałbym chciałbym kilka razy w roku wyjeżdżać, na, wiem, na dwa tygodnie na, na urlop i codziennie mieć czas, nie wiem, na trenowanie triatlonu i jeszcze z dziećmi, nie wiem, wychodzić na jakieś edukacyjne wycieczki. No to się jedno z drugim nie spina. Więc pokazujemy sobie do, taką drogę, okej. Okay, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy? Chcemy taki styl życia, co to znaczy tak naprawdę? To. Jak, 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 jak możemy te kroki zrobić, więc też wyznacza taki kierunek. I to ćwiczenie można zrobić sobie w kilku wersjach. Można pomyśleć o za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat, w zależności od tego, jak, jak mamy do tego, Jaką mamy chęć, jak mamy umiejętności też naturalne, takich w charakterze patrzenia do przodu. I to pozwala właśnie myśleć tak bardziej o przyszłości, pokazuje, co, o czym myślimy jako, jako o istotnych rzeczach. I to jest na poziomie rozgrzewki. I potem są takie właściwe kroki, jeżeli ktoś by chciał tak bardzo, bardzo mieć ten proces dobrze opisany, tak krok po kroku, jest taka książka cała naprzód Michaela Hayeta, który opisuje te kroki w, tam bardziej dokładnie, przy czym ta książka jest bardzo amerykańska, więc tam czasami są też takie amerykańskie wstawki, które nie zawsze, nie zawsze pasują do naszego, naszej kultury. Dobrze, ale tak naprawdę to jest kilka bardzo prostych kroków. Pierwszy krok to jest wyznaczenie sobie kontekstów życiowych, które są dla nas istotne. Każdy z nas ma jakieś role w życiu, jakieś konteksty, które są mniej lub bardziej ważne i my priorytetyzujemy sobie według tych kontekstów. Jeżeli ich nie, nie rozpiszemy sobie, to robimy to mniej świadomie i może czasami zaniedbujemy. Jeżeli rozpiszemy sobie, no to mamy szansę powiedzieć, o, przez ostatnie trzy lata dbałem o te dwa konteksty, a tych trzech, czterech nie, nie robiłem. I te konteksty, one są trochę spójne z tym, co było w tym okręgu, ale jest ich trochę więcej wypisanych tak ogólnie, może dopisać swoje. To jest partner, partnerka, dzieci, rodzice, to czasami jest razem robione pod, pod kontekstem rodzina, ale rodzina też może, mogą być rodzice osobno, rodzeństwo, i tak dalej. Kariera, rozwój, pasja, hobby, finanse, zdrowie, duchowość, wspólnota, przyjaciele. Czasami ludzie odpisują jeszcze jakieś kolejne rzeczy. I warto wybrać sobie, ok, to które z tych, z tych rzeczy, z tych obszarów są dla mnie istotne. Nie wiem, czy Ty, już masz zaraz łatwość odpowiedzenia, które dla Ciebie byłyby istotne z tej, z tej listy, czy nie. Tak, wiesz co? I to też dlatego, że um, właśnie skończyłam czytać książkę Esencjalista i po raz drugi. Um, głównie dlatego, że um, Ismael ma tę książkę w wersji papierowej. On jest po prostu czasami, o, po prostu nie mogę z nim. Wyobraź sobie, że wiesz, wyjechaliśmy do Kostaryki i ja powtarzałam mu, że powinien kupić Kindla, bo żyjemy w świecie, a on ma jedną walizkę z książkami w wersji papierowej, więc ja nawet nie komentuję tego, bo ja mam Kindla, a on ma po prostu walizkę z książkami. W każdym razie, przez to, że miał tę książkę w wersji papierowej, a ja chcę czytać więcej po angielsku, to zaczęłam czytać tę książkę jeszcze raz, bo to jest taka dobra książka na plaży, dlatego że się dosyć łatwo czyta. I ja po przeczytaniu tej książki rozpisałam sobie właśnie te obszary życia, które są dla mnie najważniejsze. I w sumie to mam notatki i napisałam sobie, że pierwszy obszar, który jest dla mnie ważny, to jest w sumie, ja napisałam love, miłość. Drugi, szczęście, zdrowie, rozwój, wolność i większy cel. Więc to nie są jakby konteksty takie, jakie Ty przedstawiłeś, ale dla mnie to są takie obszary, ja bym to w sumie nazwała trochę konteksty. O które ja dbam. Wiesz co, to dla mnie to jest bliżej, bliżej wartościami. Ja, ja, ja takie taki rzeczek nazwałam, nazywam wartościami. Okej, okay, mhm. dobra. Czyli ja bym musiała powiedzieć, że partner, zdrowie, praca. Jakiś jeszcze kontekst z tego? Mhm. Hobby, na pewno pasja dla Ciebie jest z, z tego, co Cię znam, tak. istotna. W, przynajmniej z tego, co mówisz, nie? Ale też relacje są dla Ciebie ważne, przyjaciele i osoby ważne w życiu. I ja mówię, wiesz, nie mówię, że to dla Ciebie jest ważne, tylko mówię to, co ja słyszę, kiedy z Tobą rozmawiam. Y, możesz zaprzeczać. Tak, nie? zgadzam się. E, tak Wartości są takie trochę niżej, ni, ni, niżej poziomowo i też o wartościach mówię w tym swoim modelu wizji, y, pomiędzy pierwszym zapisem wizji, a później tym drugim, drugim zapisem. Wartości też pokazujemy, jak coś jest trudnego u nas w życiu, to zwykle która z tych wartości jest zachwiana, która z tych wartości jest niespełniona. Jeżeli umiemy wskazać, która z tych wartości, to mamy od razu pomyśleć, OK, to co ja mogę zrobić, żeby tę wartość przywrócić do, do, do balansu. Co masz na, na myśli? I jaki przykład wartości może być zachwiany, i jak to wygląda w praktyce? Już ci mówię. Na przykład, ja mam, mam taką wartość jak rozwój i odwaga. Jeżeli ja widzę, że przez rok czasu yy, tak naprawdę zakopałem się tym swoim bezpiecznym ogródku i robię powtarzalne rzeczy, bo jest z tego dobra kasa i jest wygodnie i przyjemnie, i nagle czuję, kurczę, no, niby wszystko się zgadza, niby cashflow się zgadza, ale coś mnie mierdzi, czegoś mi brakuje, zaczyna mi się coś nudzić i tak dalej. I patrzę sobie na swoje wartości, my, OK. okej. Miałeś w tym roku okazję spróbować trzech nowych rzeczy. Nie zrobiłeś tego, bo dużo łatwiej było sięgnąć po to, co jest blisko łatwo i, i, i dostępne. To nie jest ani odważne, ani nie jest zgodne z rozwojem. Dlaczego, dlaczego tak się stało? I to mi wskazuje, OK. Już wiem, gdzie, gdzie, gdzie się zakopałem. I to mi wskazuje, OK, no to co ja mogę zmienić? Co ja chcę zmienić? Ja na przykład teraz, mówię o własnym przykładzie, bo to jest mój przykład z ostatniego, ostatniego pół roku. I teraz pracuję na tym, żeby zostawić coś, co jest dla mnie najbardziej dochodowe, zastąpić to czymś, co mnie bardziej cieszy. W działaniu na co dzień, bo, bo wiem, że to dla mnie będzie długofalowe lepsze. W na najgorszym wypadku wrócę do tego, co jest teraz, ale, ale nie spróbowanie byłoby właśnie takie trudne dla mnie, no bo jest sprzeczne z tym, co ja wierzę, że dla mnie jest istotne, ważne w kontekście wartości. Mm, no, to, to jest mega odważne, to co mówisz, ale ja totalnie się z Tobą zgadzam, że wolałabym wziąć coś, co daje więcej radości, niż coś, co jest super dochodowe, bo wiadomo, do pewnego momentu pieniądze są ważne. Ale po pewnym czasie, kiedy już nie musisz się tym przejmować, to, to w ogóle nic nie zmienia tak naprawdę. Tak. Przy czym są różne, równie warte, nie ma lepszej lub gorszej wartości. Też może mieć wartość bezpieczeństwo. Dla tej osoby bezpieczeństwo jest najistotniejsze w kontekście, nie wiem, doświadczeń życiowych, w kontekście rodziny itd., i ta osoba wie, że nie będzie ryzykując, wtedy może zaburzać tę wartość bezpieczeństwa i wtedy się może źle czuć. Więc będzie szukała takiego status, status quo i, i, i bezpiecznego balansu, żeby, żeby zapewnić bezpieczeństwo na przykład swojej rodzinie, bo to jest dla niej najważniejsze. Nie? Więc to bardzo jest osobnicze. Mhm. No, i, no właśnie, chciałam powiedzieć, że dobra, mamy te konteksty których ja nie rozumiałam, jeszcze najwyraźniej nie zrobiłam dobrze, nie zrobiłam jeszcze ćwiczeń z Twojej społeczności, ale mam w planach, więc mamy konteksty, i co jest dalej. E to jest jeden z moich ulubionych kroków. Z kontekstów możemy, to jeszcze nie jest ten moment, że możemy sobie wypisać jaką mam wizję, znaczy możemy oczywiście, ale to nie jest jeszcze takie łatwe, że mamy te obszary, które dla nas są ważne, wiemy na przykład, że ja wypisuję sobie takie sześć kontekstów, siedem kontekstów dzieci, kariera, rozwój, finanse, zdrowie i przyjaciele. I tutaj możemy popatrzeć sobie, ok, to które z tych kontekstów, o które z tych kontekstów dbaliśmy przez ostatnie lata, na przykład o których nie dbaliśmy. I to jest, pokazuje gdzie ten balans jest, czy może gdzieś warto odbić i, i zacząć o inne rzeczy też dbać. Natomiast z kontekstu można zrobić bardzo fajny krok, który przybliży do wyznaczenia wizji, ułatwi do wyznaczenia wizji. Ja to nazywam aspiracjami. Tutaj takie słowo wyjaśnia, czym się różni aspiracja od celu, bo to czasami ludzie, ludzie mieszają. Aspiracja jest jest taka, takim czymś, co mówi za jakiś czas, za 2, 3, 4 lata, chciałbym być w tym miejscu. Umiem to dosyć dokładnie określić, jakie by to miejsce było, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jakie te kroki trzeba wykonać. Jest to. Mogę sobie to wyobrazić, ale nie wiem, jak to zrobić. A cel to jest, ok, w ciągu najbliższego pół roku zrobię te 3, 4 kroki, żeby osiągnąć ten cel. Więc jest też dokładny, ale mam dokładnie pomysł. Jak zrealizować ten cel? I cele mo mogą pomagać realizować aspiracje. E, może, e, może, może przykład. Ja bym bardzo chciał, w kontekście, e, w kontekście zdrowia, moją aspiracją jest to, żeby e, przebiec e, 100 km po górach. I to jest dokładne. Jest, ma, można zmierzyć, przebiegiem czy nie przebiegiem 100 km. Natomiast e, wiem, że to jest gdzieś tak za 2-4 3 4 lata do przodu. Jestem po kontuzji, gdzieś tam kolano mi boli, zaczynam biegać pro 3 razy w tygodniu. I Mam jeszcze daleką drogę do przodu. Nie wiem dokładnie, jak, jak, czy tam dojdę w tym czasie, jak tam dojdę, ale mam pierwszy cel. Cel w tym momencie to jest to, żeby w każdym miesiącu biegać 100 km w sumie. Czyli wszystkie treningi, żeby w ciągu tego miesiąca były, były 100 km. Jak to zrobię? No to dodam sobie kolejny cel. Raz w miesiącu przebiec kilkanaście kilometrów w górach. Jak to zrobię? No to przebiec w górach raz pod rząd 20, na przykład 5 km. I to są serie celów, które pomogą mi realizować te aspiracje, które kiedyś tam do przodu będzie. I ta aspiracja. Dla każdego z tych kontekstów może być zrealizowane. Na przykład z, z dziećmi mogę mieć aspiracje, żebyśmy, z, z, mam dwójkę synów, chciałbym z każdym z nich mieć jeden wspólny obszar, w którym się razem, razem rozwijamy. I żeby, żebyśmy mogli za pięć lat powiedzieć, tak, przez pięć lat razem robiliśmy coś i, i bardzo się rozwinęliśmy. Z młodszym synem mamy wybraną fotografię i, i rzeczy związane w ogóle z, z przyrodą, z wychodzeniem w przyrodę. Pierwsze kroki to jest... Zrobić sobie jakieś kursy fotograficzne, robić sobie jakieś zadania, a potem zobaczymy, co nas doprowadzi do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że, że mamy wspólną pasję. Wyznacza kierunek, jest konkretne, za 2-3-4 lata do przodu, ale nie wiem dokładnie jeszcze, jak to osiągnąć, będę to, będę to wymyślał w, w międzyczasie. A aspiracje są właśnie trochę bliższe niż, niż wizja, bo są za 2-3 lata, są powiązane z kontekstami, więc dosyć łatwo je opisać. I dzięki temu nie są trudne do, do zweryfikowania. Nie wiem, czy ty możesz sobie powiedzieć, jaką na przykład aspirację byś chciała dla jakiegoś e, na przykład dla kariery albo pasji? Wiesz to właśnie, jak o tym mówiłeś, to pomyślałam sobie, że ostatnio jestem w takim momencie, że nie wiem, co będzie dalej, bo tak właśnie doszłam do takiego miejsca, w którym zawsze chciałam być. Zawsze chciałam żyć w świecie. I nadal nie wierzę, że to się dzieje, że mogę sobie wybrać no w okolicznościach pandemicznych nie do końca każde miejsce na świecie, ale mogłam sobie kupić bilet do Kostaryki i po prostu tutaj zamieszkać na tak długo jak będzie mi się podobało i generalnie jeżeli chodzi o moje zdrowie i szczęście i poczucie takiego spełnienia, wszystko jest spoko. I jak właśnie wypisałam sobie te moje wartości, to stwierdziłam, że całkiem nieźle ci idzie, że jakby to wszystko co zapisałaś, co chcesz mieć w życiu, generalnie realizujesz. Jedynie jeżeli chodzi o moją firmę, to tam mam tak, że działam tak bardzo spontanicznie, i tam nie mam takiej wizji. I jak czytałam książkę Esencjalista, to o tym myślałam, że tam chciałabym wyznaczyć sobie jakąś wizję, gdzie chcę dojść, gdzie chcę dotrzeć. I wydaje mi się, że tam bym chyba chciała jakąś taką stabilność osiągnąć, bo ja mam bardzo niestabilne dochody w firmie. Teraz są bardzo wysokie, później przez, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące nie zarabiam i utrzymuję się z tego, co zarobiłam wcześniej. I do tej pory mi to odpowiadało, ale może to jest jakiś taki plan, aspiracja na przyszłość żeby to, to mieć, ale z drugiej strony, jak o tym mówiłeś, to pomyślałam sobie o surfingu, że, że właśnie to jest moja taka wspólna pasja właśnie z Ismaelem i razem wychodzimy surfować, ale dla mnie to jest nadal coś, co jest bardzo trudne, bardzo się tego boję. Chciałabym kiedyś surfować bez problemu, ale nadal to jest trudne i czasami tak mam ochotę się poddać. Ale z drugiej strony, jak Ty powiedziałeś o tych 100 kilometrach w górach, to pomyślałam sobie, że przecież to jest... Jakiś kosmos, jakiś, jakaś szalona aspiracja. I dla mnie w tej chwili, właśnie myśl o tym, że będę surfować na wielkich falach, jest szaloną aspiracją. Ale z drugiej strony, może powinnam sobie wyznaczyć cel, że raz w tygodniu mam lekcję, wychodzę surfować, nie wiem, przynajmniej trzy razy w tygodniu, bo jakby inaczej nie jesteś w stanie tego osiągnąć, bo to jest coś, co bym bardzo chciała robić, bo to uwielbiam. A z drugiej strony, to jest. Czasami bardzo frustrujące, i wiele razy miałam tak, że wychodziłam z wody i mówię: Nie, wiesz co, ja oddaję tę deskę i nigdy więcej tam nie wchodzę. Z podróżami, że odwiedzę pięć naj, najwspanialszych miejsc do surfingu na świecie. I, i to jest powiązane z serwowaniem. Żeby to zrobić, to potrzebuję najpierw się dobrze się nauczyć surfować w różnych warunkach nie? i gdzieś tam być. Jak mówisz o karierze, to ja też mam takie podobne aspiracje w kontekście kariery. Jestem w stanie utrzymać się z działalności online, czyli chciałbym przekierować firmę z pracy stacjonarnej na działalność online, ale mam też na przykład takie coś, że chciałbym, żeby 20% moich przychodów było z pracy w języku angielskim, żeby dało mi to wolność, że mogę pracować na różnych rynkach i w różnych krajach, jeżeli będę tego chciał i, i to, jest, to jest coś, co też można sobie tak definiować. To nie musi być bardzo konkretne. Warto, żeby było trochę konkretne, ale nie musi być bardzo konkretne. Nie musisz wiedzieć, jak to, tego to zrobić. Ale to wyznacza właśnie ten kierunek tak krótkoterminowy. Krótkoterminowo do przodu. Krótkoterminowo na myśli, w zależności od osoby, od dwóch do pięciu, czasami niektórzy by sobie 7 osiem lat wyznaczają. A ile takich aspiracji możemy mieć? Po... Wiadomo, że powinniśmy, to nie jest dobre słowo, ale... Ile byś polecał? Ja sobie testuję to przez kilka lat i jak mamy tak do, do trzech dla kontekstu to jeszcze to jest zarządzalne. Jak zaczynamy wyznaczać więcej niż trzy dla kontekstu, to to jest trudno, trudno ogarnąć te, te, te mnogość tych rzeczy. Więc dwie trzy dla kontekstu byłoby spoko, nie? Jak masz pięć, 6 kontekstów, to także z kilkanaście aspiracji, których to nie jest tak, że codziennie to przeglądasz, ale raz na miesiąc, raz na dwa, trzy miesiące sobie przeglądasz te rzeczy że ok, No to co mogę? w najbliższym czasie zrobić, żeby którąś z tych aspiracji realizować. Bo po to one są, żeby wyznaczać tę intencjonalność, co mówiliśmy na początku. Że ja działam intencjonalnie, czy działam w wyznaczonym kierunku. Aspiracje w tym, w tym pomagają. Natomiast to nie jest jeszcze koniec. To nie jest jeszcze koniec drogi, drogi z, z wizją. Z tego jeszcze jest, jest kolejny, kolejne kroki. Na podstawie tych aspiracji można sobie wyznaczyć taką wizję pośrednią dla kontekstu. Czyli... Gdzie bym chciał być długofalowo w danym kontekście? Nie, nie dla całego życia, tylko dla kontekstu. Czyli aspiracje mówią 2, 3, 4 lata do przodu, a wizja mówi: OK, no tak, do czego dążę w tym obszarze? I w, na przykład w kontekście zdrowia, chyba naj, naj, najbardziej jak rezonuje ze mną ten kontekst zdrowia i ta wizja dla kontekstu zdrowia, bo z 70-latek wciąż biegający maratonę, to bardzo jasno mi pokazuje, gdzie ja chcę być zdrowotnie. Najbardziej ze mną rezonuje moja wizja w kontekście dzieci. Ja bym chciał być takim ojcem, że wiesz, do którego się przyjeżdża, bo się chce pogadać, chce się pobyć razem, chce się zrobić coś, coś fajnego, szalonego, nie wiem, napić się wina, yy, przeczytać razem książkę, podyskutować o czymś. Nie dlatego, że trzeba odwiedzić i wypada odwiedzić rodzica, tylko dlatego, że to jest po prostu dobry czas. Nie? I, i, I jak mówię o tym, to automatycznie się wzruszam i, i wiem, że chcę robić rzeczy, które mnie do tego, do tego doprowadzają. I on. Ta wizja dla tego kontekstu automatycznie wpływa na moje codzienne wybory. Bo ona jest dla mnie tak, tak, tak jasna w, w, tym, w, tym, w tym obszarze. Ta wizja dla każdego kontekstu na podstawie tej aspiracji, jeżeli sobie te aspiracje spiszecie, to naprawdę na nie jest trudno do wyznaczenia, bo te aspiracje one mają jakąś tam cząstkę wspólną w sobie. Więc mówią, mówią właśnie na przykład w, to, co mówiłem o mojej aspiracji w kontekście kariery, to one dużo mówią o tym, że chciałbym cały czas mieć wybór, że nie chciałbym się zamknąć w jakimś wąskim, wąskim obszarze, tylko chciałbym mieć wybór. I o tym mówi praca online, bo mogę wykonywać skądkolwiek chcę. O tym mówi 20% przychodów z języka angielskiego, bo to znaczy, że mogę przeskalować i pracować więcej w języku angielskim. O tym mówi to, że chcę pisać i zarabiać się przez tworzenie, tworzyć mogę z dowolnego miejsca. Więc wizja w kontekście aspiracji jest, jest w kontekście wolności. Mając dobrze opisane aspiracje... Te wizje naprawdę jest dosyć, dosyć łatwo, łatwo zrobić. I mając spisane takie wizje, dopiero wtedy patrzymy na wizję taką ogólnożyciową, pierwsze, pierwsze podejście. Ja tu bardzo, bardzo podkreślam to w tym mini kursie, w intencjonalnie i w ogóle, kiedykolwiek o tym mówię, bardzo to podkreślam, że to jest pierwsze podejście, żeby nie nie myśleć, że to muszę zdefiniować raz wizję teraz na zawsze i ona będzie stała i ona się już nie zmienia, bo czasami jak mamy takie obciążenie, że teraz definiuję, już piszę dokument, nie wiem, pójdę do notariusza i będę z tego rozliczany, no jak będę umierał, ktoś mi to przeczyta przed, przed śmiercią, no to to może być obciążające. To jest pierwsze podejście, pierwszy pomysł, jak to można zdefiniować. I ja wtedy sobie czytam te wizje dla kontekstów i patrzę, ok, czy jest tam coś, co jest, co jest wspólnego. Dla mnie dużo w tych moich wspólnych wizjach jest, wizja kontekstów jest o relacjach, o tym, że chcę się dzielić swoim doświadczeniem, o tym, że chcę eksplorować, o tym, że, że chce, chce testować, o tym, że chcę, żeby, żeby ludzie się ze mną dobrze czuli. Więc ja z tych wizji per, per, per kontekst wyciągnąłem sobie jakąś wspólną część dla siebie i większość osób, które uczestniczyło w tym, w tym kursie, też zdołało napisać taką wizję. Pierwsze podejście do wizji na podstawie tych, 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 punkcików i to jest, to jest pierwszy cykl pracy nad wizją. Zauważcie, opisałem was pięć, sześć, siedem kroków, my jak robiliśmy to w, intencjonalnie, zajęło nam to 3 tygodnie, bo ja tam wtedy wypuszczałem te kroki raz na, raz na parę dni. Robiąc sobie samemu, można powiedzieć sobie, ok, jeden krok na jeden tydzień, to może nawet 2 trzy miesiące zająć, nie musi być obciążające, po prostu piszę sobie, myślę, pisze. Wracając trochę do naszego pierwszego odcinka, zależy od talentów też. Nie? Niektórzy potrzebują przemyśleć bardziej, są bardziej analityczni. Niektórzy, niektórzy skaczą od razu na głęboką wodę i, i, i robią wszystkie kroki, ale warto, warto żeby, żeby dać sobie na to czas i przestrzeń. I po tym, po tym spisaniu wizji pierwszej wersji, ja właśnie robiłem taki krok, krok pośredni, w którym pracowaliśmy nad wartościami. To był fajny krok. To, co Ty przeczytałeś wcześniej, ja mówiąc o kontekstach, czyli wyznaczeniem, jakie są wartości życiowe, i są do tego bardzo fajne ćwiczenia. Są albo zestawy kart, kart z wartościami. Można sobie wygooglać wartości i zobaczyć, jak zrobić, wyznaczyć swoje wartości. Naprawdę, naprawdę jest mnóstwo tego po polsku też w internecie. Wartości też warto połączyć z zasadami dla wartości, czyli na przykład, jak mamy wartość, uczciwość zapisać, co to znaczy w praktyce ta, ta wartość uczciwość. Dla mnie uczciwość to znaczy, że nie kłamie siebie, to jest przede wszystkim, czyli jak mówię na przykład, że codziennie rano będę stało o piątej, to nie udaję przed sobą, że wstaję o piątej, jak wstaję o 6. tylko jak mówię, że staję o piątej, to wstaję o piątej. Albo jeżeli ja będę, nie wiem, e, e, będę wysyłał jakieś podsumowanie z, z dnia, w danym okresie, no to, to będę to wysyłał. Najgorzej jest siebie samego kłamać. Swoją drogą, to jest coś, co się nauczyłem z komiksów. Pamiętam, pierwszy raz w komiksach o tym usłyszałem. W komiksie o Supermanie, ale to inna historia. Uczciwość też mówi o tym, że nie chcę nie mówić na przykład białych, nawet białych kłamstw. Że jeżeli mówię, to mówię w pełni prawdę. To, to jest ważna zasada, nie? bo czasami czasami my stosujemy, stosujemy białe kłamstwa, a dla mnie wartość uczciwości znaczy, że mówię w pełni. To znaczy na przykład, że jak ktoś mi daje prezent i ten prezent mi się nie podoba, to nie mówię, o, jaki piękny prezent. Yy, tylko mówię, mówię wprost. Ok. Dziękuję za gest, dziękuję, dziękuję za to. Może tego nie użyję. Co możemy z tym zrobić? Yy, bardzo dziękuję za Twoje staranie, śnie. Ale pomyśl sobie, pomyśl sobie, jaka jest alternatywa. Przychodzi później do ciebie ktoś za, za dwa miesiące i patrzy, gdzie jest ta, ta rzecz, którą, którą ci ta osoba dała, i nie ma na wierzchu. A wcześniej mówiłeś: O, jakie piękne, wspaniałe. Koszt zarządzania koszt zarządzania nawet takim białym czasami jest dosyć duży i wymaga pamiętania, co komu się powiedziało. Ja tak nie chcę. I to dlatego to jest takie ważne, żeby wyznaczyć swoje wartości i powiedzieć sobie, co, co, jakie zasady z tego wynikają. Mówiłaś o wartości miłość. Kurczę, to też jest y, 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 wartość, którą warto sobie opisać. Co to dla mnie znaczy? Co jestem w ramach tej miłości w stanie zrobić, a czego nie chcę robić? Co dla mnie jest ok, co dla mnie nie jest ok. Bo jak tego nie mamy, to możemy sobie dużo tłumaczyć czy takie, nie? O, dla miłości zrobię wszystko. Więc warto, warto wyznaczyć sobie takie zasady e, dla wartości. E, ten krok jest o tyle przydatny, że on pomaga zrozumieć trochę więcej, co nam jest ważne, istotne. Jak będziemy robić drugie podejście do wizji, to na podstawie tego pierwszego kroku, tych wartości możemy sobie doprecyzować, doprecyzować te wizję życiową. I jeszcze jeden krok, który proponowałem, Akurat o tym kroku rozmawialiśmy, z tego co pamiętam, jest na poprzednim, po, po, nie o tym o medytacji, tylko o poprzednim odcinku, czyli o filozofii osobistej, filozofii życiowej. Też proponuję osobom, które tego nie robiły, żeby sobie zrobiły taki zapis filozofii osobistej, co dla nich jest ważne, jak chcą codziennie żyć i tak dalej. To też jest po to, żeby sobie zrozumieć lepiej swoje, swoje podejście, swoje postępowanie. No i z tymi dwoma dodatkowymi krokami zapraszam po dwóch, trzech tygodniach. Do to usiąść. Weź tę pierwszą wersję wizji, zobacz, jakie masz wartości, jaką filozofię osobistą, i zobacz, co tych, po tych dwóch, trzech tygodniach, co ci przyszło do głowy, co możesz zmienić, co chcesz zmienić w tym pierwszym zapisie wizji. I to jest niesamowite, bo osoby, które są w społeczności, dużo mówiły o tym, że ten krok im dużo dał, że, że właśnie pomiędzy tą pierwszą, a drugą, drugim podejściem do wizji dużo zrozumiały i to drugie podejście jest dużo lepsze dla nich, dużo, dużo więcej wartości wnoszące. Okej, okay, i teraz właśnie pojawia się. Bardzo ważna kwestia. Już o tym trochę powiedziałeś, i ja tutaj ym, wyciągnę taki cytat yy, z ciebie, z jednego z newsletterów, które wysyłasz co tydzień. I tak, napisałeś coś takiego. Mam teraz jeden obszar mojego działania, który szczególnie obserwuję. Zastanawiam się, które z moich działań jest wynikiem niezdrowego przywiązania do decyzji z przeszłości. Są decyzje, które podjąłem lata temu w bardzo konkretnych okolicznościach. Które już się zmieniły. Nie chcę bezmyślnie robić rzeczy, bo robiłem je przez X lat. Chcę umieć rozbrajać takie schematy myślowe i podejmować decyzje na podstawie tego, co tu i teraz. Pytania, modele myślowe pomagają mi to robić i jednocześnie pomagają zauważyć moment, który warto, w którym warto przestać myśleć i zacząć działać. No i właśnie, ja miałam tę myśl kilka dni temu, że jak właśnie skończyłam czytać tę książkę, że już jest super i mi się podoba moje życie, ale ja nie wiem, jakie są alternatywy w sumie. I nie wiem, czy ten sposób, w który ja teraz działam, jest spoko. Może są jakieś fajniejsze drogi. I ja tę decyzję podjęłam kilka lat temu, że chcę żyć tak, a co jeżeli to nie jest tak, jak ja bym naprawdę chciała. A ja się przywiązuję do tego sposobu i uważam, że jest najlepszy. Bo wiadomo, też wyniki badań pokazują, że to, co my teraz mamy, cenimy bardziej niż to, czego nie mamy. I bardzo jesteśmy do tego przywiązani. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy do robienia. To jest, wiesz, cały czas taka, takie bieganie na skali. Niezdrowy upór, a wytrwałość. Lenistwo, a odpuszczanie. Gdzie jesteś na tej skali? Jedno brzmi zdrowo, drugie brzmi niezdrowo. I też takie myślenie, czy to, co mam, jest dobre, czy może po drugiej stronie jest coś lepszego, nie? Czy, czy po, po drugiej stronie świata, za granicą jest, jest trawa bardziej zielona. I dla mnie... Tutaj, takim narzędziem bardzo prostym to są założenia, które, które, które sobie próbuję zauważyć. Masz jakieś założenia, które też podjęłaś, tworząc swój styl życia. Założenia, które mówią o tym, jaki styl, jaki nie wiem, ile potrzebujesz pieniędzy, jak chcesz mieszkać, jak, chcesz, jak często chcesz zmieniać kraj, jakie chcesz w warunkach mieszkać i tak dalej. I te założenia podjęłaś w jakichś tam warunkach. Pytanie, czy te założenia dalej są adekwatne. Czy nie? Jeżeli nie, to co można zrobić, żeby je przetestować? Sposobu testowania jest bardzo wiele. Nie musisz ty zmieniać czegoś, ale na przykład możesz znaleźć osoby, które były w tym miejscu, które, są, które jesteś ty teraz i coś zmieniły. I podpytać ich, co zmieniły, dlaczego i z, i z czego to wynikało. To też jest sposób weryfikowania tych, tych, tych założeń. Można sobie wprost, wprost opisać takie rzeczy. Ok, co zyskuję, co tracę, mając taki styl życia. Albo, co mi się ostatnio bardzo podoba, można sobie znaleźć Challenge Network. Bardzo mi się podoba określenie z książki, z książki Thing Gaiden Adam Migranta. On tam mówił Challenge Network i Shrid Detektor. Detektor główny, mówiąc, tłumacząc dosłownie. Czyli znaleźć osoby, które poprosimy, słuchaj, zadaj mi pytania, porozmawiaj ze mną, bądź tym takim, takim mocnym krytykiem tego, co robię. Potrzebuję z zewnątrz popatrzeć na to, co, co, co działam. Nie chcę, nie chcę, żebyś mnie głaskał, mówił, wow, ale zbudowałeś styl życia, ale super sobie radzisz, tylko chcę, żebyś pokrytykował i podzadawał mi trudne pytania, bo chcę sobie przemyśleć, w którym miejscu jestem. Jest to cholernie trudne, warto się tego emocjonalnie przy przygotować. Przetestowałem do trzy razy, bo jestem osobą, która lubi testować. Jak chcę przeczyta w książce mi się to spodoba, to od razu, od razu to testuję. Nie przygotowałem się emocjonalnie do tego, ale z tego wyszły bardzo, bardzo fajne, fajne wnioski. Więc sposobów nabijania tego balonika, w którym jesteśmy i tego zespołu przekonań i, i tego, co robimy, jest bardzo, bardzo wiele. I, I wnioski mogą być, wow, jest super, tak chcę mieć dalej, nie chcę nie zmieniać. A mogą być takie, hmm, to może jakaś mała zmiana. A mogą być takie, że to chyba, chyba już nie działa w ogóle, nie? I, i zmienimy jeszcze bardziej. Mhm. I to było właśnie u ciebie ostatnio w momencie, kiedy mm, chciałeś sprawdzić, zebrać feedback dotyczący twojej społeczności intencjonalnie. Ym, czym bo my cały czas gadamy o tej społeczności intencjonalnie, a mm, słuchacze nie wiedzą, co to jest. Czym jest ta społeczność, i właśnie ym, co z tym feedbackiem, który zebrałeś i co z nim zrobiłeś? To, y, feedback dokładnie zbieram na takiej części społeczności. To jest coś, co się nazywa lepsze notatki. Służąc taki program, który służy, żeby. Notatki były lepsze. Ja bardzo wierzę w to, że pisanie na zewnątrz jest myśl myśleniem też. Yy, I jest mnóstwo sposobów pisania: papier, iPad, elektroniczne takie aplikacje, systemy Para, ZDLK i tak dalej. Więc stworzyłem program, który chciałem, chciałem zweryfikować. Ale to zaraz o tym opowiem, yy, bo pomogła mi w tym społeczność właśnie. Społeczność intencjonalnie, żeby, żeby przetestować ten program. Wiesz, co ja stworzyłem przez ostatnie kilka lat, kilka, kilka różnych społeczności. Jest społeczność na przykład w grupie z Pasją Mocnych Stronach na Facebooku. Tam jest 10 tysięcy osób. Ona jest zgromadzona wokół talentów. Miałem kiedyś społeczność wokół patronaita Miałem przez chwilę Patronite'a i tam było około 100 osób, które, które wspierały mnie przez, przez Patronite'a I one miały, mieliśmy wspólną grupę, grupę na Facebooku. Jest też. Pewnego rodzaju społeczność wokół Instagrama, pewnego rodzaju społeczność wokół, wokół newslettera. Natomiast ja bardzo, 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 bardzo i podkreślę to jeszcze raz bardzo wierzę w to, że ludzie, jakimi się otaczamy, z którymi spędzamy czas, z którymi rozmawiamy, bardzo wpływają na to, kim jesteśmy. I ja widzę, jak dla mnie, ale też dla tych ludzi, którzy są wokół mnie, jak ważne jest to, żeby móc porozmawiać z osobami, które mają podobny mindset, które mają podobny głęboki styl myślenia i tak dalej. I mi się zamarzyła taka, taka, taka społeczność. I, i tak powstało właśnie intencjonalnie, czyli społeczność osób, które chcą świadomie wybierać, jak żyją, i szukają ten sposób, testują te sposoby, przy okazji dzieląc się tym z innymi osobami. Czyli będąc w tej społeczności z jednej strony zyskujesz o innych, ale też dajesz od siebie swoje, swoje, swoją drogę. Dzięki temu wszyscy, wszyscy mają trochę więcej informacji, trochę więcej doświadczeń, takiej przestrzeni do, do rozmowy ale też testowania różnych podejść, na przykład definiowania wizji, wizji życiowej. I to obecne intencjonalnie to jest drugie podejście, bo pierwsze było zgromadzone wokół czegoś, takiego podejścia, które się nazywa partner produktywności i to miało polegać na tym, że, że osoby definiują sobie do trzech celów, do tych celów definiują zadania, i mają partnera produktywności mniej, trzy, trzy, trzy osoby, które są moimi moim przyjaciółmi, którzy ich pilnowali. Ale to się nie sprawdziło z różnych powodów i stwierdziłem właśnie, że może przezróbmy społeczność wokół, wokół, wokół dyskusji, wokół dzielenia się właśnie tymi różnymi sposobami definiowania celu, wizji, tam jest też planowanie, tygodniowe notatki, książki i tak dalej. No i jest taka społeczność, tam teraz jest 250 osób, z czego jestem niesamowicie dumny i to jest społeczność, która, która nazywamy się intencjonalni, w jak ktoś jest, 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 jest jeżeli jesteś jest tej społeczności, to jest jesteś intencjonalną, intencjonalnym, bardzo fajnie widać, na przykład, nie, miałem spotkanie na webinarach czy, na, czy w właśnie w tych mini kursach, że osoby dzielą się swoimi, swoim podejściem. Można podpatrzeć, jak ktoś inny to robi. Można poczytać o tym, jakie ktoś ma wyzwania, poradzić. To jest, to jest bardzo pomocne. Mała, mała też jeszcze dygresja. Teraz czytam taką książkę: How to change. I tam jest 7-8 sposobów, jak pomóc sobie w zmianie. Okazuje się, że dając rady innym my pomagamy się sobie samym zmienić. Jak dajemy komuś radę, to nam jest później głupio robić inaczej, niż jak że powiedzieliśmy, że, że radzimy komuś. Jest taki efekt psychologiczny. Więc bycie w takiej społeczności, poradzenie komuś sprzyja, że ja też mam więcej, więcej energii, żeby robić to coś, co poradziłem, żeby robić. Bo, no bo głupio mi, że ja poradziłem, a teraz tego nie robię. Więc to też, jest, też temu, temu sprzyja. I, I teraz w ramach tej społeczności właśnie... Powiedzieliłem się tym, że tworzę taki program, z którego byłem bardzo dumny. Wymyśliłem sobie ten program. Program nazywa się lepsze notatki. Właśnie przechodzi wiesz od tego, jakich, jakich warto używać symboli w notatkach papierowych, jak przetwarzać notatki, co to jest system corner, co to jest notowania konsultanta, co to jest technika Fajmana, i tak dalej. Nagrałem filmiki, stworzyłem program i myślałem OK, przeczytałem wtedy książkę Think Again, powiedziałem, sprawdzę. Ja jestem dumny, pewnie nic nie znajdą, albo niewiele znajdą. Ale to dobre założenie. Jakie dobre założenie. Ale zajebiście zrobiłem, no po moje, bo ja zrobiłem, nie? I, I normalna rzecz to jest po prostu wypuszczenie tego do sprzedaży, nie? To, dokładnie. No, że w, zgodnie z moimi założeniami wszystko tam było, było super. Nie? No ale napisałem im, napisałem intencjonalnie, że potrzebuję kilkanaście osób. Ostatecznie 30 osób się zgłosiło. Te 30 osób testowało i powiedziałem im wprost: to, czego o was proszę, to nie potrzebuję pochwał, co jest dobrze. Tylko chciałbym, żebyście mi napisali, co nie gra, co nie działa, co jest dla Was trudne w odbiorze, co jest rzeczą, która utrudnia Wam korzystanie z tego programu. Czyli to, co, to, co Adam Grant nazywa Challenge Network, co jest bardzo zgodne z moją wizją i wartościami: odważne, rozwój, testowanie, zmienianie, optymalizacja i dalej. No i dostałem już na to, co chciałem. Dostałem taki feedback, że przez dwa dni później to przeżywałem emocjonalnie i, i kurczę, ja tak się starałem, a to mi tak skrytykowali, bo dostałem naprawdę długie elaboraty. No, kilka dni przetwarzałem sam feedback spisując sobie, dzieląc na, na zadania i jak to robić. Przez dwa miesiące wprowadzałem ten feedback potem w, w życie i bardzo wierzę, że ten program jest dwa razy lepszy niż był pierwotnie. Bo mieli rację, mieli rację, ja. Przez to, że miałem mocne założenie, tych założeń się trzymałem i nie wierzyłem, zrobiłem tak jak uważam, że jest dobrze. Nie patrząc na to, że inni mogą mieć już inne doświadczenie, z innego punktu patrzeć, że pewne rzeczy były skrótami myślowymi, że, że to, że ja mam takie podejście, nie znaczy, że wszyscy mają takie podejście. I to była świetna rzecz. Dlatego też mówię, że tak przy następnym projekcie też zapytam o taki, o taki, taki feedback, ale przygotuję się emocjonalnie do niego, zanim, z, 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 zanim przyjdzie. Challenge Network, moje odkrycie z tego roku, zdecydowanie. Brzmi to naprawdę super i, i myślę, że to jest mega trudne, żeby zebrać właśnie takie opinie, zwłaszcza jak jesteśmy przekonani, że to, co zrobiliśmy jest super i fajne i więc naprawdę super sprawa. To, Co z tymi pytaniami też, które mogą nam pomagać w ogóle um, challenge'ować, to co gdzieś tam robimy do tej pory? Bo powiedzmy, na początku stworzyłeś intencjonalnie w taki sposób i będzie partner produktywności, i tak dalej, i mógłbyś w sumie to ciągnąć i iść w zaparte, bo to jest coś, co my często robimy. Wymyślimy sobie jakiś sposób działania i idziemy w to zaparte, i w ogóle nie widzimy innych opcji. Wydaje nam się, że nie da się czegoś robić inaczej. W jaki sposób Ty zatrzymujesz się i, i myślisz, że, kurde, dobra, może coś tutaj zmienimy jednak? Co bardzo mi pomogło akurat przy tym zmianie, piwocie tam, to, że miałem zapisane przed pierwszym intencjonalnym, miałem zapisane założenia i dlaczego to robię i co chcę osiągnąć. I miałem tam napisane, ile chcę na tym spędzać czasu, ile chce, żeby było tam osób po pewnym czasie, jak bardzo wiele pracy nad tym będzie dedykowane per osoba, a ile dla całej społeczności. I po prostu w pewnym momencie usiadłem, podsumowałem to, powiedziałem: Ok, to były założenia. Po 8 miesiącach takie są fakty. Nie zgadza się. Nie, 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 nie ma połączenia. No i to było myślę, okej, okay, no to co robimy? Kontynuujemy? Czy jest szansa to zmienić, czy nie? Odpowiedziałem sobie szczerze, że nie ma, nie ma, nie ma szansy pozmieniać tego diametralnie, żeby, żeby wrócić do tych założeń pierwotnych. No to było, było drugie podejście, okej, okay, to co, co teraz zrobić? Trochę czułem, jakbym chciał, żeby, żeby, żeby to wyglądało. W tym czasie zapisałem się do dwóch, trzech, czterech, w sumie różnych społeczności innych, pooglądać, jak to wygląda w tych społecznościach, zobaczyć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Spisałem sobie nowe założenia, żeby, wiesz, ewentualnie mu zrobić kolejny piwot w przyszłości. Spisałem sobie, spisałem sobie, jak bym chciał, żeby ta społeczność wyglądała za jakiś czas, jak, jak mi ta społeczność pomaga budować styl życia i jak ona wpływa na moją pracę, na moje, na moje, na moje działanie zapisałem sobie założenia finansowe no i mam coś, co mogę sobie sprawdzać co jakiś czas. Więc w tym, w tym obszarze założenia, nie? Założenia przed i po. Co kiedy nie masz jakichś założeń spisanych wcześniej, albo nie pamiętasz tych założeń, a, a widzisz, że coś nie działa do końca, no to można usiąść, założyć i powiedzieć okej, okay, jest taka sytuacja obecna, za trzy miesiące chciałbym, żeby to wyglądało tak i tak, moje założenia są takie i takie. Czyli po prostu jeżeli brak tych założeń, to spisać w tym momencie, dać sobie tro trochę czasu, e, czasu do przodu. Masz jakiś przykład ym, takich założeń, nie wiem, dla kontekstu na przykład, nie wiem, zdrowie albo relacje, albo co mogłoby na przykład właśnie, że robiłeś coś przez x lat, nagle się orientujesz, że w sumie to nie jest tak, jak ty byś chciał, żeby wyglądało i jak można te założenia stworzyć. W tym mailu miałeś przykłady e, takich założeń, co było mega ciekawe, bo mega Trudno jest coś takiego napisać, bo przyznajesz się jakby do... Nie, że porażki, ale tak wyciągasz rzeczy, które nie są spoko. Eee, tak. Eee, wiesz, ty, jak, jak napiszesz dla siebie, to później dla ludzi już jest trochę łatwiej, Najgorzej jest przed samym sobą przyznać takie, takie rzeczy. Przynajmniej mówię o sobie e, dla mnie. E, wiesz to tam chyba pisałem o założeniach na przykład w kontekście spisywania finansów, ale teraz ci powiem o innych założeniach też... E, e... One są trochę zbieżne z obszarem, którym zaczęliśmy rozmawiać w kontekście dietetyki, więc uśmiejesz może. Założenia w kontekście, w kontekście finansów. Ja trzy lata temu, cztery lata temu, dużo myślałem o tym, jak sobie bezpiecznie podejść do swoich finansów firmowych. Bałem się, że, że będę na przykład miał za mało pieniędzy na podatki i tak dalej, że ten cash flow nie będzie taki jak trzeba. Więc prowadziłem sobie bardzo ścisły budżet, który prowadziłem za pomocą takiej aplikacji YNAB, You Uni the Budget. I potem przeczytałem też książkę, po pierwsze, Zysk Majka Michalowicza, Bardzo polecam, zresztą, ktokolwiek prowadzi działalność. No i wprowadziłem sobie też podział na takie konta. No i prowadziłem jedno i drugie przez te kilka ostatnich lat, no bo wprowadziłem kiedyś, więc, więc się działo. I ostatnio zdałem sobie sprawę, że mnie frustruje to, że mam tyle, i codziennie wieczorem mam takie zadanie posumuj finanse z danego dnia. I zauważyłem, że mnie frustruje to, że, że spędzam coraz dłużej czasu nad, tymi, nad tym zadaniem wieczorem i że muszę przypisać w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu, no po cholerę mi to. No i w końcu usiadłem sobie i powiedziałem, ok, to, że prowadzisz budżet, to było założenie sprzed 4 lat, ty w ogóle z tego budżetu nie korzystasz, ale wpisujesz tam, bo powiedziałeś sobie, dałeś sobie zadanie w tudiście, że masz pisywać codziennie budżet. Nic, nic ci to nie daje informacji, te informacje masz z innego miejsca, pojawiły się w międzyczasie i tak dalej. No i to jest przykład takiego założenia, które było, że będę robił to codziennie, Zresztą ten upór nawyk zbudowany, itd. i tak dalej, i się, i się, i się to, to działo. I to jest taki jeden przykład. Przykład z jedzeniem ostatnio. już mi głupi o tym mówić. Ja generalnie mam takie utylitarne podejście do jedzenia. Idealnie dla mnie byłoby mieć jedną pigułkę, która by za, 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 zapewniła mi całą odżywianie wszystkiego, wszystkie składniki odżywcze, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. I te wszystkie inne produkty, które się pojawiają, nie są zdrowe, nie mają tej treści, itd. Więc próbowałem przez jakiś czas prowadzić sobie, także gotować sobie codziennie cztery tam posiłki. Zresztą korzystałem z Twojego świetnego jadłospisu, Uwielbiam te potrawy i dalej niektóre gotuję. Natomiast przy, przy czasami zmiennym trybie dnia, czasami z większym zmęczeniu, itd., no nie, nie umiałem zbudować takiej wytrwałości, tej regularności wokół tego prostu mi się nie udawało. Potem miałem podejście takie, że będę sobie codziennie spisywał, spisywał kalorie i te kalorie w jakiś sposób liczył, to też jest mocno obciążające. No i tutaj było założenie takie, od, ja to mam w dzienniku, od 2018 roku, że ja umiem to wprowadzić, więc cały czas działałem na zasadzie, że będę mógł regularnie się odżywiać, regularnie gotując i, i, i dopiero ostatnio sobie zdałem sprawę, że od 3-4 lat się oszukuję, bo piszę regularnie w dzienniku, że to wprowadza, a tego nie wprowadzam. To a też wartości, nie? To jest trudna, trudna realizacja, że wartości są niezachwiane. Nie Jednocześnie od, odrzucałem wszelkie inne, e, wszelkie inne sposoby odżywiania. Odrzucałem w ogóle z góry pudełka i tak dalej. To jest jedno założenie, które zweryfikowałem, e, ale odrzucałem też takie rzeczy, które bardzo pomagają, pomagają e, gotować, na przykład urządzenia typu, nie wiem, Termomik, czyli Lomix i dalej. I ostatnio byłem na, na wyjeździe ze znajomą. Ona przywiozła z powodu zdrowotnych, potrzebowała gotować. Przywiozła termomix i zobaczyłem, że w ciągu dnia, używając tego Termomiksa, mogę spędzić na gotowaniu, nie wiem, tam 45 minut w sumie, żeby gotować cały dzień. Ja powiedziałem, okej, okay. miałem założenie, że to jest dla ludzi leniwych, że to jest taki gadżet, że to jest jakiś coś zbędnego. A ta koleżanka powiedziała takie taś, Dominik: popatrz, upgradejesz swój telefon co jakiś czas. Korzystasz z innego komputera, z innego programowania. Dlaczego nie przyznajesz tego, że w kuchni też może technologia wchodzić i zmieniać sposób gotowania? Nie? Dlaczego, dlaczego w tym obszarze potrzebujesz być tradycyjny, a gdzie indziej nie? Ogromne założenie rozbrojone na, na drobne części. Więc sobie testuję teraz, ok, zastanawiam się, czy, yy, czy w jaki sposób zmienić to gotowanie. Mam teraz 3-4 opcje. Wiem, że nie chcę robić tego, co robiłem przez ostatnie 3 lata, bo to były błędne założenia. Robi, będę robił inaczej. Czy bolało? Tak. Uświadomiłem sobie, że sam siebie oszukiwałem przez 3 lata. To boli, bo wiesz, wartość, wartość zachwiana. Ale świadome pomyślenie, OK, jest ten obszar, jakie tam masz założenia, jakie są nieprawdziwe, czemu się nie przyznajesz, jak możesz zweryfikować, jakie można inne nowe założenia przetestować, sprawia, że mam teraz dwa, trzy nowe podejścia do działania, które, które chcę, chcę sprawdzić. Takim kolejnym też przetestowanym rzeczą którą, rzeczą, którą chcę przetestować tutaj, to jest na przykład, nie wiem, dwa razy w tygodniu iść kupić sobie warzywa, obojętnie jakie, będą w lodówce, to, to będę jadł więcej warzyw, bo przez to, że będą w lodówce, nie? I nie mówię, że to jest najlepszy sposób, mówię, że to jest coś, co pasuje do mojego stylu życia, ale nie przyznawałem sam się przed sobą, bo myślałem, że jestem w stanie zrobić coś innego. Zmiana, zauważenie tego momentu, zmiana założeń sprawia, że otwierają się nowe, nowe możliwości. Mhm, myślę, że najtrudniej jest przyznać samemu przed sobą, a dla mnie to jest właśnie tak trudne do wyobrażenia sobie, bo dla mnie gotowanie i przygotowywanie posiłków na co dzień jest... No, mogłabym to robić, nie wiem, śpiąc na przykład. Dla mnie to jest proste, ale na przykład robienie notatek z książek, osakra sakra, powinnam przejść w twój program lepsze notatki. Dla mnie y, godzina, dwie godziny spędzone w obsidianie łączenie notatek to jest najwyższa przyjemność i mogę to robić codziennie obudzony. To jest coś, co, co, co uwielbiam robić, nie? W, w, w drugą stronę. Dla kogoś, nie wiem, praca z talentami jest trudna, a dla mnie mogę to robić z zamkniętym oczami po iluś tam latach, bo też to jest. No pewnie można powiedzieć na poziomie nieświadomej kompetencji, nie? Tak naprawdę. Mm. Ale myślę, że to chyba też kwestia czasu i praktyki, jaką w to wkładamy, bo ja, nie wiem, z 10 lat już w sumie gotuję. Na początku, wiesz, przygotowywałam posiłki tak, jak umiałam, ale teraz, powiesz, po 10 latach stało się to już tak naturalne, że... Ja jestem w stanie zrobić, wiesz, coś zdrowego, tak naprawdę z niczego, pod warunkiem, że są warzywa. Więc myślę, że to, że chcesz mieć warzywa w domu, to jest naprawdę super krok, bo wiesz, masz proste przepisy w stylu ryż z warzywami i stofu albo z jakimkolwiek białkowym dodatkiem i to zajmuje 10 minut. I w najgorszym wypadku po prostu zjadasz już warzywa. Dokładnie. A próbowałem właśnie robić takie dospisy, że mam dokładnie zapisane: Można kupić tyle tego, 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 tyle tego, tyle tamtego. I to było dla mnie zbyt, zbyt ograniczające. A teraz od czterech tygodni testuję i rzeczywiście jem dużo więcej warzyw, co już przekłada na przykład na to, że mi nie jem, lepiej żołądek pracuje. Nie? No. Więc, więc to, są, to są takie przykłady. Nie wiem, czy to takie przykłady ci chodziło, tego założeń i testowania. i Tak, tak. No to z tym gotowaniem mega fajne. Mega fajne. Co wpływa w ogóle na Twoje wybory i jak wybierać? Mm. Nie myśląc o tym, co pomyśli reszta, bo to jest właśnie trudne, że my byśmy w sumie coś wybrali, może byśmy coś zmienili w naszym życiu, napisalibyśmy sobie jakąś wizję i chcielibyśmy żyć w jakiś sposób, ale teściowa coś tam, ale koleżanki coś tam. Jak ty sobie radzisz z presją społeczną albo z tym, co mówi, mówią znajomi? Wiesz co, to jest dla mnie cały czas lekcja jeszcze i, i cały czas się tego uczę. Uśmiecham się trochę tak z sentymentem, bo ostatnio dla moich rodziców przegrałem cctv VHS na, na pliki cyfrowe, takie, wiesz, że można przez chmurze oglądać. No i przy okazji oglądałem siebie tam jedenastoletniego i widzę, że pewne wzorce, którymi walczyłem, potem wiesz, na terapii i tak dalej, są widoczne u tego dziecka, nie? Siedzi cicho w kącie nie odezwie się, jak co mu każą robić, to robi, a, a tam mój, na przykład mój brat był zupełnie inny, nie? głośny, tam do kamery chodził i tak dalej. I to u mnie cały czas pokutuje takie, takie rzeczy, więc ja z tym się długo, długo mierzyłem, dalej mierzę i tak największa, największa rzecz, która mi pomaga, to jest takie zdanie, zdanie w głowie, które sobie powtarzam w momencie, kiedy myślę, okay, co ta osoba mi pomyśli. I wtedy przypominam sobie, że to, co ta sobie pomyśli lub powie, to bardziej mówi o niej niż o mnie. I to natychmiast przekierowuje moją uwagę i moje myślenie na właściwe, właściwe tory, nie? Jeżeli na przykład, nie wiem, powiem, że. O kurczę. Ostatnia obawa, moja większa. Zmieniam, zmieniam ten swój model biznesowy i tę swoją markę z, z talentów na tę intencjonalność. Nie znaczy, że odrzucam talenty. Ja dalej. Ja się śmieję, że buduję sobie taki wiesz, pas z narzędziami. Nie? Tam są talenty, produktywność, filozofia, uważność, te modele myślowe. To wszystko są narzędzia, które mam wyciągnąć i zastosować w odpowiedni, w odpowiedni sposób, ale nie chcę być znany tylko jako, jako dominik od talentów. I wiele osób mi mówiło, no co ty, przecież jesteś najbardziej rozpoznawalny, twoje materiały są pierwsze w Google'ach i tak dalej. Z tego też można więcej pieniędzy. i to, to, to jest głupie, dlaczego, dlaczego nie robić tego, tego dalej? I myślałem tak, może rzeczywiście robię coś głupiego, nie? że tyle osób, tyle osób tak mówi, ale z drugiej strony te osoby nie są mną. I to, to mówi o nich, nie? Że, że one jak mają coś pewnego, to dla nich to jest bezpieczniejsze, że może dla nich to mówi o tym, że, że dla nich ważna jest pozycja i rozpoznawalność. A dla mnie ważniejsze jest to, żeby działać w zgodzie ze sobą, żeby działać tym, co jest blisko, blisko tych moich wartości, blisko tego, co, co pozwala mi więcej tworzyć, w tym kierunku chcę iść. I to, to ta myśl jest dużo łatwiejsza właśnie w momencie, kiedy mogę pomyśleć, okej, okay, to, co oni mówią, mówi bardziej o nich niż o mnie. I dużo łatwiej mi to jest, to jest z tym działać. I druga rzecz, która mi tym pomaga, to jest zrozumienie, różnica między brakiem tolerancji, tolerancją i akceptacją. Że ja nie potrzebuję ich akceptacji, wystarczy mi ich tolerancja. Czyli mogą być, ok, może nie, nie zgadzam się z tym, co robisz, może to dla mnie jest niezrozumiałe, może to nie jest zgodne z tym, co ja bym robił, ale to są twoje wybory i o tym mówię, nie? A jeżeli ktoś tego nie toleruje, to się zastanawiam, okej, okay, to najpierw porozmawiajmy, z czego wynika, że tego nie tolerujesz, a jeżeli dalej tego nie tolerujesz, no to pytanie, czy my musimy być w relacji? No bo to jest trudne żyć z kimś, kto nie toleruje części ciebie w jakiś sposób. Nietolerancja to jest aktywne zwalczanie. Tolerancja to jest niezgadzanie się i niezwalczanie, akceptacja to jest zgadzam się z tym i to wspieram. Więc nie potrzebuję akceptacji. To już jest bardzo uwalniające. Wystarczy mi tolerancja. Jeżeli tej tolerancji nie ma, to rozmawiam, i wtedy mogę wyjaśnić, że okej, z czego ten brak tolerancji, tolerancji wynika. Myślę, że to jest mega trudne w momencie, kiedy wiesz, trudno się rozłączyć z tych relacji, bo to są na przykład rodzice, albo to są osoby, wiesz, z którymi jesteśmy spokrewnione. Ja mam chyba taką, jeden taki przypadek osoby, która totalnie nie tolerowała moich wyborów, w ogóle o akceptacji nie mówiąc, i jakby ta nasza znajomość. Już się nie kontynuowała, pomimo tego, że się przyjaźniliśmy, nie wiem, od pierwszej klasy gimnazjum, nie? I nie wiem, mieszkaliśmy ze sobą i tak dalej. A um, teraz, wiesz, w otoczeniu mam osoby, które totalnie akceptują to, to, co robię. I jestem super wdzięczna, że w ogóle moje rodzice, pomimo tego, żeby chcieli bardzo, żebym była w Polsce, i moja mama cały czas pewnie będzie słuchała tego podcastu, więc pozdrawiam ją serdecznie. Nie zawsze rozumie. Ja, ja też pozdrawiam. Tak. Tak, ona nie zawsze rozumie o czym, o czym tutaj gadamy, ale, ale często odpala odcinek podcastu i mówi, a żeby po prostu cię usłyszeć gdzieś tam w tle, co mnie czasami na maksa bawi. Um, ale właśnie fajne jest to, że właśnie, że moi rodzice totalnie tolerują mój wybór i nie wiem, czy ak akceptują chyba też, ale wysyłają mi zdjęcia z Polski. Mama mi wysłała teraz zdjęcia wiesz truskawek. Młodych markewek, ogórków i pomidorów, i mówi, że no, wiesz, zawsze możesz wrócić i kupić wiele yy, powrotny, nie? Twój, twój pokój, który tam urządzałeś, dalej jest urządzony po twojemu, tak? Tak, tak. Czasami ktoś tam, ktoś tam go okupuje, ale ogólnie cieszę się, że, że mam to miejsce i to też pomaga mi w takich, wiesz, wyborach życiowych i czasami w takim działaniu odważnie, bo zawsze sobie zadaję pytanie, co najgorszego może się stać. W najgorszym wypadku wrócę do domu moich rodziców na jakiś czas, co nie jest wcale najgorszym wypadkiem, bo okolica jest fajna i bycie blisko, blisko rodziny też jest fajne, więc fajnie jest mieć taką świadomość i o wiele łatwiej takie wybory się wtedy podejmuje. Pięknie. Jeżeli mogę jeszcze jeden komentarz, to jest chyba też istotne w kontekście takiego patrzenia na, na innych ludzi. Ja kiedyś sobie zdana sprawę, że ktoś oceniający albo patrzący na moje działania, o... ta osoby oceniają tylko przez pryzmat tego, co widzą. I one nie widzą całego tła emocjonalnego, historycznego, doświadczeń. I, i jasne, że jeżeli patrzę się tylko na wycinek, to można zupełnie inaczej interpretować to, co robię. I zdaję sobie sprawę, że ja tak samo patrzę na na przykład na moich rodziców. Że ja mogę patrzeć na ich działania, to, co mówią, możemy to irytować, frustrować, ale ja nie mam do końca świadomości, co ich w życiu spotkało, jakie doświadczenia, z czego wynika, że tak mówią, nie? I, i, I ta świadomość daje mi przynajmniej takie, wiesz, w takim modelu, modelu komunikacji, który bardzo, bardzo lubię, nauczyłem się go z, na szkole facylitacji, który mówi o trzech, trzech typach komunikacji, BMW, BOD i MRI. BMW to jest blame and make wrong, czyli jak ktoś mówi, to mówi, że to jest jego wina i to na pewno po jego stronie jest błędna komunikacja lub działanie. BOD to jest benefit of doubt, czyli benefit, przywilej wątpliwości że coś ktoś robi, ale to może być, kurczę, nie umiem, nie wiem z czego to wynika, więc może dam, dam przywilej wątpliwości i pozwolę tej osobie coś wyjaśnić. MRI To jest most respectful interpretation, czyli jak w najlepszy sposób mogę zinterpretować to podejście. Ja odkąd zacząłem patrzeć na świat, na ludzi, oczywiście nie zawsze, czasami jestem zmęczony, czasami jestem wkurzony, czasami jestem w dużych emocjach, ale jeżeli umiem popatrzeć na świat przez pryzmat właśnie tego albo przywileju wątpliwości, albo przez tą najlepszą interpretację, to jest mi też łatwiej po pierwsze powiedzieć, OK, wysłucham Cię, ale dalej będę robił po swojemu. I, I to też uwalnia do działania, że, że ja wiem, że to nie wynika może z czegoś, z czegoś złego, to wynika z czegoś, ale mogę nie rozumieć z czego. Jeżeli ta osoba chce mi to wyjaśnić, super, jeżeli nie, to też OK, ale ja dalej mogę robić po, po swojemu rzeczy. Pewnie byłoby, jakbyśmy tak po swojemu robili rzeczy i akceptowali wybory innych, tolerowali po prostu wybory innych. Byłoby, byłoby o wiele piękniej. Ostatnią kwestię chciałabym poruszyć. Chyba, że chciałeś dodać coś jeszcze w tym temacie. Wiesz co, to już w temacie komunikacji tylko jedną rzecz a propos, a propos, a propos rozmawiania. To też jest coś, co ostatnio odkryłem. W ogóle ostatnio mam jakiś taki płodny, płodny czas, jeżeli chodzi o odkrywanie nowych rzeczy, nowych, nowych pomysłów. Ja wiem, z czym się dowiążę. To jest od czasu, kiedy inaczej prowadzę notatki, tak zwane fluid notes i każda moja notatka jest połączona z innymi notatkami. Jak zapisuję notatkę, to od razu mi się pokazuje, okej, okay, to jeszcze gdzieś o tym, mówiłeś, o tym mówiłeś, o tym mówiłeś, o tym mówiłeś, i to jeszcze w tej książce było. I te myśli są dużo, dużo bardziej dynamicznie krążą w tym, w tym systemie, i serio z tym ale wracając do głównego wątku. Bardzo mi się podoba taka myśl, i to w dwóch miejscach usłyszałem, że komunikacji, najlepsze osoby, jeżeli chodzi o takie osoby, które wchodzą w jakieś debaty, dyskusje, konwersacje, najlepsze osoby szukają tego, co jest dla nas wspólne. Żeby na tym budować, dopiero potem przedstawiają swoje argumenty albo słuchają argumentów drugiej strony. Czyli nie zaczynamy od powiedzenia, że się mylisz, nie zaczynamy od powiedzenia, że ja mam rację, tylko poszukajmy tego pierwszego wspólnego poziomu, ostatniego wspólnego poziomu, na którym możemy budować naszą komunikację. I to też bardzo ułatwia w rozmowę z takimi osobami, które mówią, że robisz coś głupiego, albo że przed którymi jest mi, jest mi w jakiś sposób, myślę sobie, kurczę, co one o tym pomyślą to albo w głowie, albo wprost z nimi prowadzę sobie takie, taką dyskusję. Okej, okay, no to gdzie jest ten poziom, na który się zgadzamy? Nie? I często się okazuje, że obydwoje jesteśmy dobrze. Yy, zgadzam się z tym, że ostatnio bardzo dużo u ciebie nowych myśli i, i nowych pomysłów i odnalezienie nowych modeli, bo ostatnio mniej rozmawialiśmy. Ja ostatnio miałam mniej czasu dla innych bliskich, bo więcej czasu poświęcałam Ismaelowi i widzę po prostu, że masz tak wielką ilość nowych pomysłów, nie gadaliśmy po prostu za często i wiesz, nie updateowałeś mnie na, na bieżąco o tym. I właśnie ostatnia rzecz, którą ja bym chciała poruszyć, to też napisałeś coś takiego w jednym z, z newsletterów o tym, że są nawyki produktywności, chyba coś takiego napisałeś, które pomagają w realizacji tej wizji. No bo wiesz, wyznaczyliśmy sobie tą całą wizję, wszystko jest piękne na papierze i ta wizja jest zajebista i mamy te wszystkie kroki, ale to trzeba jakoś zrealizować. Czy myślisz, że. Nawyki, produktywność i po co ta produktywność? I czy ta produktywność to jest upychanie jak najwięcej w jednostce czasu i dokładanie jeszcze więcej, żeby jakoś do tej wizji dojść powoli? Produktywność to jest narzędzie, tak jak mówią, to jest narzędzie, które pozwala dojechać z punktu A do punktu B i zdecydowanie warto budować produktywność w tym celu. Nie po to, żeby robić więcej, tylko żeby skutecznie osiągać swoje, swoje cele, swoją wizję. Bo można to robić na wiele sposobów, produktywnie to znaczy efektywnie, świadomie właśnie dobierając te, te sposoby działania. I, I dla mnie jest kilka takich bardzo prostych rzeczy w kontekście produktywności. Pierwsze to jest przegląd tygodnia. Absolutnie podstawowa rzecz, niezależnie od tego, jak prowadzicie zadania, gdzie macie zapisane raz tygodniu usiąść, co w tym tygodniu było dobre, co, co służyło osiąganiu mojej wizji, aspiracji, moich celów, co w tym przeszkadzało i co chcę w tym kontekście zrobić na następny tydzień. I to jest ten czas, kiedy ja na przykład sobie patrzę na takie najważniejsze teraz cele na, 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 na ten czas. Ja zwykle robię tak, że na 12 tygodni do przodu wybieram sobie jeden, dwa konteksty, które najbardziej teraz rozwijam, z tych kontekstów biorę aspiracje i wyznaczam sobie, okej, okay, to jakie cele będę realizował, żeby te aspiracje realizować, żeby przybliżać się do wizji tych kontekstów. To też jest takie bardzo, bardzo konkretne narzędzie. I raz w tygodniu patrzę, okej, okay, to co w kontekście tych celów, tych aspiracji, tych kontekstów zrobiłem, żeby się do nich przybliżyć i to jest jedna, jedna rzecz która jest najistotniejsza, a druga jest pochodną tego, codziennie wieczorem lub rano w zależności od osoby, patrzę sobie okej, okay, to jaka jest dzisiaj najważniejsza rzecz, którą mogę zrobić w kontekście w kontekście tego, tych najważniejszych dla mnie celów wizji. i potem planuję pozostałe rzeczy. W, na tle tego, tego najistotniejszego. Przegląd tygodnia to jest jedna rzecz, i to można zrobić na przykład naprawdę w 20-30 minut raz w tygodniu. Niektórzy robią w piątek, niektórzy w sobotę, niektórzy w poniedziałek, jak, jak jest wygodniej. I raz dziennie planując dzień popatrzeć, to co ja mogę zrobić. I w tym kontekście jeszcze jest, okay, to jeszcze jest jeden, jeden, jeden nawyk, ale on jest związany bardziej też z patrzeniem na świat. On jest w kontekście produktywności, ale też asertywności i inne rzeczy to jest patrzenie na koszt alternatywny. O, to jest, to jest mega istotne. Czyli za każdym razem, jak przychodzi do nas coś nowego, to zastanawiamy się, ok, to nie jest tylko kwestia czasu, tylko czego nie zrobię, jak zrobię to coś, co przychodzi, nie? Czyli na przykład dzwoni do mnie i mówi, potrzebuję, żebyś przeczytał dla mnie scenariusz kursu, na przykład, nie? I wiem, że mi to zajmie dwie godziny. To nie tylko patrzę na kalendarz, czy mam dwie godziny w kalendarzu, tylko zastanawiam się, okej, okay, jak się zgodzę na to, co mi poprosisz, to czego w tym czasie nie zrobię? nie pobędę z dzieciakami, nie przeczytam jakieś książki, nie odpocznę, nie pobiegam. To nie znaczy, że powiem nie do tego, co mówisz, tylko sobie ocenię te, te rzeczy. My często oceniamy tylko przez pryzmat y, czasu, ile nam to zajmie, nie patrząc, jaki jest koszt alternatywny. Więc te trzy rzeczy, które bardzo mogą pomóc. Przegląd tygodnia, planowanie dnia i uważne wpuszczanie nowych rzeczy do, do życia, patrząc na koszt alternatywny tych, tego, co wpuszczamy. I już ostatnie, ostatnie pytanie, bo ym, ostatnio gadaliśmy o różnych nawykach, jakie masz u siebie w życiu, i to też to, to jest coś, co zwróciło moją uwagę właśnie w społeczności, to są afirmacje. Ja ostatnio oglądałam film Mata Weli o afirmacjach, i uśmiałam się. Nie wiem, czy też nadal oglądasz Mata. Tak, 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 widziałam go tak, ten odcinek. Uśmiałam się. Ja ostatnio prawie nie oglądam YouTube'a, ale jak już, jak już oglądałam to, to włączałam sobie mata mhm. i uśmiałam się z tego odcinka dotyczącego um, afirmacji. Ale chyba coś w tym jest. Czym są afirmacje? I wiem, że ty zacząłeś to robić jakiś czas temu. I czy to serio pomaga? Mhm. E, według badań tak. E, czy to pomaga mi? No mam dane takie bardziej A To trudne słowo jest. Nie empiryczne, a anegdotyczne. O, udało się powiedzieć. Więc na zasadzie wydaje mi się, nie? Że, że, że pomagają. Generalnie pozytywne afirmacje to są takie sformułowania, które mają być proste, które określają stan, który chcę być w przyszłości. Czyli nie, nie, nie mówią, że chcę być kimś, tylko mówią w czasie teraźniejszym. Czyli na przykład jedną z moich afirmacji przykład tworzę sobie i. i... No, i dodam Ci przykład, na przykład, a zawsze jest fajnie działać. Na przykład, jestem, umiem przemyśleć i zmienić zdanie. Czyli nie, nie mówię, że uczę się przemyśliwać i zmieniać zdanie, tylko umiem przemyśleć i zmienić zdanie. Jaką inną, inną afirmacją jest: odważnie podchodzę do wyzwań i problemów. Czy na przykład kontroluję to, co myślę i robię, nie kontroluję tego, co robią myślą i czują inni. I to chodzi o to, że my, mówiąc sobie takie afirmacje, czyli stany, które chcielibyśmy, żeby były prawdziwe w czasie teraźniejszym. Nasz mózg działa tak, że to często powtarzane buduje jakieś ścieżki neuronowe, i nasz mózg traktuje to jako prawdziwe. Więc częściej robimy w tym, w tym, w tym kontekście. I jest kilka badań naukowych, które to, to fajnie potwierdzają. Wiesz, to wysiłam Ci teraz tutaj na czacie link, możesz sobie później go załączyć. To jest bardzo, jeden z fajniejszych artykułów, który ja znalazłem po angielsku, ale, ale on wypisuje wiele, wiele badań i wypisuje. Wypisuję zalety też dziennych afirmacji. I. Przepraszam. I dla mnie, właśnie afirmacje, którymi się zainteresowałem, jeszcze z czasów, jak czytałem książkę Hala Eroda, Miracle Morning, fenomen poranka po polsku. Tam były afirmacje, trochę nie wiedziałem, takie mi się dało magiczne trochę, ale właśnie jak poczytałem te artykuły, badania naukowych o tym, jak, jak, jak to sprawdzają skuteczność tych afirmacji, to zacząłem to robić. I w niektórych obszarach z tych moich afirmacji widzę, widzę że jest mi łatwiej działać. Na przykład, częściej właśnie odważnie podchodzę do wyzwań problemów. Nie zauważyłem, że nie odkładam, a to już tym zajmę, tylko ok, jest problem, no to zróbmy tutaj, tu, tu i teraz nic mi nie da to, że będę odwlekał go przez tydzień. I częściej to robię teraz niż, niż robiłem robiłem kiedyś. Umiem przemyśleć, zmienić zdanie. No, wiele rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jest zgodne z tym, a ta afirmacja zacząłem robić około pięciu miesięcy temu. I nie mówię, że to jest tylko dzięki afirmacjom, bo to jest też dużo książek, przemyśleń, pisania, rozmów, weryfikacji, testowania, ale myślę, że powtarzanie tego też pomaga jednak robić to częściej niż rzadziej. Ja po naszej rozmowie zapisałam sobie takie trzy rzeczy, które chciałabym. Zrealizować w najbliższym czasie. Po pierwsze to, żeby przeczytać ten artykuł i zainteresować się afirmacjami. Ostatnio zrobiłam taką medytację. Mam taki dostęp do takiej platformy subskrypcyjnej, gdzie mam jogę i różne medytacje. I była tam taka medytacja z afirmacją właśnie i, i to było to na taki dobry dzień. I to było mega dziwne doświadczenie, bo czasami się budzisz i tak myślisz sobie, ale to będzie to pani dzień, i tyle rzeczy do zrobienia, i w ogóle. I czasami tak budzisz się w takim złym nastroju. A to była taka afirmacja na dobry dzień, i, ja, i tam było, że będę mieć dobry dzień i to będzie super, jestem w super nastroju. I to autentycznie sprawiło, że ja stwierdziłam: OK, nieważne, co się wydarzy, jestem w ogóle szczęśliwa, że żyję, że jestem tu, gdzie jestem. I to rzeczywiście poprawiło mi nastrój, więc tak pomyślałam, że, że te afirmacje to jest coś, co w czym warto się zainteresować. Zapisałam sobie, żeby przejść przez te Twoje wszystkie kroki i wyznaczyć wizję, a nie tylko jakieś takie luźne notatki z tymi wartościami. I chciałabym też przejrzeć kurs dotyczący notowania, bo ja cały czas sobie wmawiam, że jestem po prostu leniwa i mi się nie chce. I wiesz, czytam kolejne książki, nie robię notatek, i wiesz, i później wracam do nich. I wiesz, wróciłam teraz do książki Esencjalista. Znowu ją przeczytałam z taką myślą, ale super fajne tam były rzeczy, ale znowu ich nie zapisałam, więc za zapomnę je. Notowanie w książce, które czytasz częściej niż raz, jeszcze ma tą fajną zaletę, że jak czytasz po 3-4 latach tej książkę, widzisz notatki z zaznaczenia z poprzednich lat, to widzisz też drogę, którą przeszłaś. Bo widzisz: Kurczę, dlaczego ja to zaznaczyłem? A, to dalej jest prawda. Można taką fajną dyskusję, i rozmowę są zrobić. Będę czekał na Twoją wersję wizy życia. Jestem ciekawy, jaka, jaka wyjdzie z, z, tego, z tego zapisu. Tak, i wiesz co, wydaje mi się, że też, bo. Ismael też, on skończył czytać Esencjalistę i ja później po nim przeczytałam, więc postaram się usiąść z nim do tej wizji życia i razem przetłumaczę to, co, to, co tam stworzyłeś i razem z nim coś takiego stworzę w takim razie. Cudowne ćwiczenie jest, to jest bardzo fajne ćwiczenie dla związków, bardzo fajne ćwiczenie jest ćwiczenie z wartościami. I porównanie sobie wartości, jakie ty masz, i twój partner, partnerka, to jest naprawdę też mocna, mocna rzecz. Mm, w tej chwili mi się wydaje, że sporo mamy wspólnych, ale zobaczymy po, po tym ćwiczeniu i po tym, jak przejdziemy przez to, co napisałeś. Gdzie można dowiedzieć się więcej o Twojej społeczności i gdzie można znaleźć się w internecie? Jasne. Dwa miejsca podam. Jedna to jest strona, gdzie mam więcej informacji, to jest wybierz.intencjonalnie.pl i tam można przeczytać co jest, co jest intencjonalnie, a tradycyjnie na dominikjusze.pl jest moja główna siedziba, tam się można więcej dowiedzieć, także zapraszam. Wszystkie linki zostawię w opisie, a raczej Marta je tam zostawi, także. Dzięki, Marta. <laughs> jeśli, jeśli macie ochotę, to, to kliknijcie i sprawdźcie, po naprawdę w tej społeczności, zwłaszcza jeżeli chcecie żyć. Intencjonalnie, a nie wiecie, jak to zrobić, to na pewno znajdziecie po prostu kopalnie wiedzy i fajne osoby, z którymi można podyskutować. Także ja bardzo serdecznie polecam. I dziękuję Ci, Dominik. Znowu pogadaliśmy prawie półtorej godziny. Bardzo miło było się tutaj z Tobą spotkać i pewnie do usłyszenia za jakieś pół roku. Jeżeli dalej będzie mi tyle pomysłów przychodził do głowy, to pewnie przetestujemy wiele rzeczy i będzie o czym, o czym rozmawiać. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Cześć.